What we are doing, the regenerative agriculture, we know it's great for us, for the planet, for the animals, for everything, for the whole ecosystem. It makes a great product, it's a great value added to everything. You build the top soil with the compost, with the no digging system, with the right techniques, and actually you build the value of the place. There are 3 or 4 people working there from our community. They also like our kids, they help us a little bit. Everybody likes Stanisław and Tosia, so yes, we get involved that way. Yeah? Dobra, to na 2-osobowe ekipy siedzimy, no, tak? I 2 osoby idą już przed cebulę, zaczynamy od wyrywać tam. Mm-hmm. A to może dziewczyny? Aha, a wy a wiecie dokładnie, wy znaczy nie przygotujecie, znosicie pod ten, bo jak coś tam będziemy czyścić. W sensie aha, dobra. Popatrz, jaki ogórek, to nie wiem. Nie się dziwię, że łyżek nie mam. No właśnie. A łyżek pełno, Ania tutaj jest. No pewnie w piaskownicy wszędzie są. No. Daję to, wyrzucę, dobra? Dobra, to wam pokażę. Dobra, idziemy. To my wiemy, bo my byłyśmy. Tam masz za borówką. Patrzeć. Nie gadaj, on niedobry, bo nie chciał nas kanapką poczęstować. A panie jedzie? Panie jedzie. Idziesz do tyłu czy do przodu? Nikt nie jest przeziębiony. Nie, nie, mogą być odparte. Zawsze Tereska, nie? Pani Tereska zawsze przeziębiona. Czy u nas to jest, w ogóle my jesteśmy specyficzni, o tak bym powiedział. Dlaczego? Dlatego, że my walczymy od początku do końca o krótki łańcuch dostaw, o brak pośredników, bo pośrednicy nas zabijają. Oni tak. Zabierają największą część marży, która powinna zostać u nas. No, dlaczego się dzisiaj spóźniłem? Bo pojechaliśmy do Gdańska i tam za długo zamawialiśmy na naszym punkcie sprzedaży. Jesteśmy obecnie na Bazarze Natury od kilku lat, gdzie mamy po prostu swoje stałe stoisko, gdzie mamy już kilkuset klientów, którzy co tydzień przychodzą odbierać nasz towar. W Warszawie mamy inny model, bo w Warszawie nie ma na przykład dobrego miejsca stałego. Jest zbyt duża konkurencja bazarów między sobą i żaden do końca nie jest jakościowy. Więc tam mamy model subskrypcji, gdzie ludziom dowozimy do domu. Oni zamawiają u nas gotowe koszyki. Płacą na miesiąc, na pół roku, na rok do przodu. Są tacy, co płacą nam z góry z roku. Czyli co to jest w ogóle genialny model dla rolnika. So we are in the Bazar Natury in Gdańsk. This is where Ostoja has own shop all year round, and we actually serve our clients on the closest delivery lines directly from farm to fork. Jest kwaskowa, już próbowaliście, nie? Jest nasza gwiazda. Dobra, nie, dobra. Przepraszam, niestety. Your support in the program is the only support for Smart Village we are getting. The only. There is no other programs we are eligible on. This is a great thing because we don't know if the technology is going to work, how it's going to work, or we don't know how to plan things like buildings or solutions like, I don't know, heat exchangers or having a plan from architect with the all legal requirements met. This attitude of getting the smart solutions from the city to the village without starting from the soil, which is the key for the village, is nothing basically, because you will bring the city and build the city and we will destroy the soil totally. We want to make farming great again, sexy again.
50-70 years ago, it was a great farm. Whole area was one family, 500 hectares probably, 300 hectares, something like that. It was basically all one family or a couple families, maybe in some time it was a part of PGR, which was a cooperative in communist time. So it was like a public cooperative, not private. And most of the land was used and belonged during that time to the cooperatives that they were part of it. But later on, when the cooperative stopped, the land was free to the owners. And from 80s, 90s, the sale of the land and cutting and dividation of land because of the poor farming techniques. And this is not their fault. This is the biggest, worst thing, that the poor farming techniques and the poor effects is not their fault. It's a fault of the system that teach them how to do it and tell them that this is the way. And at the end, they are reaping the crops, which is bankruptcy, which is very sad. Sad, but we are here to change that. Tak, idziemy. Ile osób zatrudniacie? Z doskoku do 10-15, stale 5. A ile to jakby potrzebujecie tak, żeby mieć tą już w tym momencie nie potrzebujemy. A robot, czyli a to jest numer jeden, rozumiem, w rolnictwie, tak? Co nie, nie, o bieli. Właśnie numer jeden w ekologii, bo ekologii. Widzisz, konwencja nie ma tego problemu. Konwencja bierze antychwast, chemię, wjeżdża tym i wali po oczach i wszystko umiera. I nie ma, tam nie ma problemu, tam niepotrzebny jest robot. Robot jest za drogi. Po co ci robot? No tak. Jak możesz wziąć jakiś tam od grupy azoty, specyfik polać, to kosztuje parę tysięcy, a ten robot kosztuje milion złotych. Mm-hmm. Widzisz, ja żeby wyprodukować z hektara marchewkę, muszę na okres 2 miesięcy zatrudniać 10 osób. Bo tylko pielenie ręczne i mechaniczne jest możliwe w ekologii. Nie ma żadnych sposobów, żeby pozbyć się chwastów w sposób chemiczny, no bo wtedy no to już nie jest ekologia, to już jakby przestaje regenerować ziemię, ja zaczynam ją niszczyć. Jeżeli wkładam do ziemi to, czego tam nie powinno być, no to nie robię dobrze. It uses the standard tools that we already have. We don't have to buy new machines for it. It's just like a new tractor really, that is independent. Teraz, Stasiu, będziemy to mieszać? mieszu, dokładnie. O, tylko tata musi jeszcze podnieść łyżkę, żeby była bardziej pionowa, bo ona będzie spadać. O, będziemy tak mieszali, to ona będzie spadać. Mhm. Możemy to równo, bo trzeba jeszcze zrobimy część posypki od razu, a potem zrobimy dalsze. Płynie tak jak na dworze. Nie, tutaj roślinki mają odpowiedni komfort. Mam wyciski.